Dzień dobry, trenerze Adam Dawidziuk, Przegląd Sportowy. To co pan tak chciał przed nami ukryć? Dzień dobry. I tak wszystko wiecie, także nie mów, że coś chcemy ukryć. Nie, mamy troszeczkę problemów z kontuzjami. Nie wiemy, czy niektórzy zawodnicy będą mogli jutro zagrać, czy też nie. Dlatego chcieliśmy spróbować różnych wariantów. No właśnie, jak wygląda sytuacja z Miroradowiczem? Sekundkę, przetłumaczymy. Es wurde gefragt, welche Probleme vielleicht in der Mannschaft ist. Es geht um die Verletzungen. Jak wygląda właśnie sytuacja z Miroradowiczem? Nie było go na treningu z Januszem Golem i ewentualnie czy jakieś jeszcze inne problemy, o których nie wiemy? Na pewno sytuacja Janusza Gola jest dużo lepsza niż Radowicza. Radowicz jutro będzie miał taką próbę przed meczem. Zobaczymy, czy będzie w stanie zagrać, czy też nie. Jeśli chodzi o Janusza, to jestem większym optymistą, że może być do naszej dyspozycji. Poza tym nie ma innych kontuzji. Czekaj. Herr Urban hat gesagt, dass im Moment vielleicht die Situation noch nicht sicher ist mit Janusz Gol und Miroslav Radović. In der besseren, also die Situation sieht besser aus mit Herr Gol. Und wie sieht die Situation mit Miroslav Radović aus? Wird sich morgen vor dem Spiel ergeben? Das ist noch nicht sicher, ob er am Spiel teilnehmen wird. Pamiętaj, z jakim nastawieniem wyjdziecie jutro na mecz? O założenia się nie pytam, no ale generalnie jako jedyna polska drużyna macie tak duże szanse przejść dalej, więc jest to w ogóle dla całej polskiej piłki to bardzo ważny mecz. Z założeniami odrobienia strat. Takie mamy założenia, bo wiemy, że nie musieliśmy przegrać pierwszego spotkania. W pierwszej połowie praktycznie nie było sytuacji ani z jednej, ani z drugiej strony. A w drugiej połowie wiemy dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Zrobiliśmy kardynalny błąd w defensywie, a później rzut karny i byliśmy daleko od tej następnej rundy. Całe szczęście, że jednak chłopaki w końcówce, mimo tego, że zagrali jednego zawodnika mniej, potrafili strzelić kontaktową bramkę, co daje nam właśnie możliwość odrobienia strat na naszym boisku i zrobimy wszystko, aby te straty odrobić, bo to my w tym dwumeczu jesteśmy faworytem. Die Frage war, welche Einstellung der Trainer und die Mannschaft zum Spiel morgen haben. Und der Trainer hat gesagt, dass sie alles machen wollen, um einfach zu gewinnen und die Verluste nachzuholen. Im letzten Spiel gegen Ried musste die Mannschaft von Legia nicht verlieren. Und in der zweiten Hälfte war natürlich dieses Fehler in der Defensive, dann Strafstoß und die Mannschaft musste in Unterzahl spielen. Aber zum Glück hat sie auch sich geweckt und am Ende haben sie ein Tor einfach abgegeben. Proszę o kolejne pytanie. Kamil Gieropal, polisko.pl. Po meczu Pucharu Polski miała zapaść decyzja, kto zagra na lewej obronie, za Jakuba Wawrzyniaka, czy ona już zapadła? I w jakiej sytuacji jest Michał Kupczyński, który doznał urazów w tym meczu?
Ta decyzja już zapadła. Michał Kopczyński ma drobną kontuzję i za niedługo będzie do naszej dyspozycji. Zofa Wawrzyniaka. Proszę? Pytanie dotyczyło też Wawrzyniaka. Kto za Wawrzyniaka jutro? Nie, pytanie dotyczyło, czy decyzja zapadła na lewej stronie. Zapadła. Okej. Proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Robert Błoński z Gazety Wyborczej. Chciałem zapytać, czy już wiesz, dlaczego Legia w RIT obudziła się dopiero po stracie drugiej bramki, po stracie Kuby Wawrzyniaka i w kontekście tego, co trzeba zrobić, żeby obudziła się w Warszawie, no nie w tak dramatycznych dla drużyny okolicznościach, kiedy będzie przegrywała. I drugie pytanie dotyczy, czy Legia będzie gotowa jutro na to, by strzelić Ridowi 3 gole, bo patrząc na to, jak ostatnio grała w defensywie, jakie błędy popełniali obrońcy, to prawdopodobieństwo, że straci tutaj bramkę, jest spore. Zacznę od pierwszego pytania, ale od drugiej części tego pierwszego pytania. Legia właśnie zrobiła to w RIT. Dlatego się obudzi w jutrzejszym meczu. Co mamy zrobić, żeby strzelić 3 bramki? Wydaje mi się, że z każdego spotkania można wyciągać wnioski. I to fakt, żeśmy tracili na pewno dużo, dużo bramek ostatnio. Ale też strzelamy bramki. I mimo tego, że rywal w Pucharze Polski nie był tak wymagający, to jednak mimo wszystko bramki żeśmy nie stracili. Nie było rzutu karnego, bo przecież w ostatnich spotkaniach bodajże, nie wiem, 7 rzutów karnych żeśmy mieli, licząc spotkania Ligi Europejskiej i spotkania sparingowe. Ale myśmy bramki nie stracili i ja takie pozytywy wyciągam z tego ostatniego spotkania i wierzę w to, że z jednej strony jesteśmy w stanie strzelić 3 bramki, z drugiej strony wierzę, że jesteśmy w stanie w końcu nie stracić bramki. Nam brakuje, nie tylko nam, polskim drużynom, brakuje przede wszystkim tej naszej ligi, która rozpoczynała się miesiąc wcześniej. To naprawdę jest duży atut, kiedy drużyna jest w sezonie, jest w rytmie meczowym. Grając naszą ligę tak późno, w jakiś sposób sami sobie zrobiliśmy na złość, bo nie sądzę, że jesteśmy jako polskie drużyny tak słabe, aby takie wyniki osiągać w tym momencie tych rund wstępnych. To na pewno miało duży wpływ na to, jak drużyny się prezentują w tych europejskich pucharach. Mhm. Teraz tłumaczenie, poczekaj. Die Frage war, warum hat sich Legia erst nach der ersten, erst nach der, nach der, der nach dem zweiten Tor geweckt und was kann man machen, um diese, damit Legia jetzt von Anfang an sehr gut spielt und keine Tore verliert und sogar Tore schießt. Der Trainer hat gesagt, dass aus jedem Spiel, aus jeder Situation man die Schlüsse ziehen muss. Und das hat Legia auch getan. Und im Spiel morgen wird sie bestimmt von Anfang an wach. Und der Trainer hat gesagt, dass wir, dass Legia zwar 2 Tore verloren hat, aber Legia schießt auch Tore und man muss auch die positiven Seiten sehen.
wahrscheinlich war Legia ein bisschen deshalb schwächer, weil die Liga ein bisschen später, einen Monat später angefangen hat und das konnte auch eine Rolle spielen. Ale akurat Legia nie miała takich problemów, bo mecze, ten rewanż z Metalurgiem i pierwszy mecz w Reed, no przedzielał sparring z mistrzem Niemiec i takiej drużyny jak Borussia, ja wiem, że to tylko sparring, ale takiej drużyny jak Borussia, która przynajmniej w pierwszej połowie grała w najmocniejszym składzie jak Legia, no nie ma i takie narzekanie na brak ligi. To nie wiem, czy to tłumaczy po prostu te pierwsze 45 minut w Reed. A pytanie też jest takie o Michała Żywłakowa. Czy w ogóle rozważałeś posadzenie kapitana na ławce rezerwowych po tym, co ostatnio wyczyniał? I w ogóle dlaczego on takie błędy popełniał? W takim sezonie przez cały rok nie zrobił tylu pomyłek i to takich karygodnych, jak zrobił ostatnio. Nie wiem, czy to, że Borussia grała w podstawowym składzie, to nie jest mecz, proszę. Dziękuję. To nie jest mecz Ligi Europejskiej, nie jest mecz ligowy. Ja mi odnosiłem wrażenie, że to rzeczywiście był sparring z Borussią Dortmund. Ani Borussia nie zagrała na 100%, ani Legia nie zagrała tak odważnie, jak powinna zagrać w meczu sparingowym. I uwierz mi, że to ma bardzo duże znaczenie to, że nie gramy meczów ligowych. Bardzo duże. Rytm meczowy, meczów o stawkę jest niesamowicie ważnym, bo tam jest odpowiedź, jak rzeczywiście wygląda drużyna, jak rzeczywiście wyglądają zawodnicy. Z drugiej strony, jeśli mówimy o rytmie meczowym, no to przeplatany on jest sparingami, gdzie grają różni zawodnicy. Natomiast w lidze z reguły ten skład jest wykrystalizowany i w większości przypadków gra pierwsza drużyna, czy ten pierwszy podstawowy skład. I to ma niezmiernie ważną wagę. Jeśli chodzi o Michała, to tylko od Michała zależy, czy będzie grał lepiej, czy będzie grał gorzej, czy będzie popełniał mniej, czy więcej błędów. Ja każdego zawodnika wystawiam. A to on odpowiada mi na to, czy mam go wystawiać dalej, czy też nie. Die Frage war nach dem Sparring mit gegen Borussia, den Liga Legia verloren hat und der Trainer hat gesagt, dass er den Eindruck hatte, dass es eben ein Sparring war und kein Spiel im Rahmen von zum Beispiel von der Liga Cup. Und beide Mannschaften haben einfach in einem Sparring gespielt. Legia hat zum Beispiel zu wenig mutig gespielt. Und dann war auch die Frage nach dem Kapitän von Legia, Michał Żywłaków. Hier war die Frage, ob der Trainer von Legia nicht überlegt, ihn auf der Ersatzbank zu setzen, weil er so viele Fehler in der letzten Zeit gemacht hat. Und der Trainer hat gesagt, dass das hängt nur von dem Kapitän ab, ob er sich verbessert, ob er weitere Fehler macht. Und das wird sich einfach aus dem Gespräch ergeben. Das ist nur das Gespräch zwischen dem Trainer und ihm. Proszę bardzo, ostatnie pytanie.
Nie ma. To kończymy. Dziękuję bardzo. Za chwilę rozpoczniemy konferencję.